piątek, a więc za kilka godzin rozpoczynamy konferencję w mieście Kakamega. Konferencja rozpoczyna się wieczorną sesją w piątek. Przed nami 3 dni. Piątek, sobota, niedziela usługiwania. To jest nasz trzeci raz w tym roku w Afryce w przeciągu tak naprawdę 2,5 miesięcy. Także kto by pomyślał na początku tego roku, jak to się wszystko rozpędzi z tą Afryką. Myśleliśmy na początku roku, że będzie to tylko jedna wizyta w Ruandzie, a okazuje się, że miesiąc później byliśmy w Ugandzie, teraz jesteśmy w Kenii. Ta konferencja jest nieco inna niż dwie wcześniejsze, na której byliśmy, ponieważ jest to usługa w lokalnym apostolskim kościele, gdzie jest apostoł Ken Baraza, którego Bóg prowadzi w taki sposób, że przemieszcza go z miasta do miasta, z kraju do kraju. Osiada tam ze swoją żoną na około 3 do 5 lat, gdzie zakłada kościół, oddaje go w ręce lokalnych pastorów i jedzie dalej. Kościół, do którego jedziemy, powstał 3 lata temu, a już dzisiaj liczy około 500 członków. Także mocny rozwój apostolski w życiu tego człowieka. I jedziemy usługiwać tam nie tylko lokalnej społeczności, ale też pastorom z okolicznych miast. Także będzie to dobry czas. Nations on Fire. You need to know what God wants you to do. Because if not, you will be involved in so many projects which will drink from you all the energy. But because you don't have grace to this environment, you feel that you are empty, and then you feel exhausted about ministry, and then you are asking God, why you do it for me? The question is not if this is good or not good. The question is if God called you to do it. Expand the kingdom of God. We have to come as a one instrument. We are united on the platform, not of our citizenship, but on the platform of our Heavenly Father. When unity comes, I'm telling you, the blessing is on the way. The blessing is on the way. Jesteśmy właśnie po sobotniej porannej sesji dla pastorów i liderów. Bardzo dobry czas, gdzie apostoł Ken, Reverend Emmanuel i także ja mieliśmy możliwość głosić do przywództwa z tego regionu kraju. Także dobry czas za nami, a może Reverend Emmanuel can say something more what happened. Well guys, listen, again, of course you're familiar with me at this time. My name is Emmanuel Adimora. And Jacob has been with me now 3 consecutive times in the past 3 months. Yes, I mean, only God will have made that happen. But you know, all that is also happening because of the intensity of the need for his ministry in the continent of Africa. I mean, you cannot reckon it that even when we started planning the first event in Rwanda, which was in the month of March, we didn't know that we were going to go to Uganda, and now here we are in Kenya. I believe that what Jacob carries is needed in Africa. And I want to say that we've been tremendously touched by your ministry. I mean, we just came out from the morning section and with leaders and pastors. With leaders and pastors. There were bishops, leaders and pastors in that meeting. You know, we're just even getting ready for Nations Conference, which is holding in the month of March 2024. And this is all just like preparations, you know. So I want to appreciate every one of you in Nations on Fire, you know, for supporting Jaco, for standing by him. I want to call for more partners. I want to call for more sponsors. Your seed and your support is making tremendous impact in the continent of Africa. I want you to know that every single partner in this ministry sending Jaco to Africa, you're part of the reward that his ministry is garnering here in Africa. Jacob, thank you for coming. I'd like you to know that this is just the beginning of greater meetings. We're going to do stadium events. Yes. We're going to do massive city events, massive conferences, you know. So thank you for coming. Thank you. Thank you. We keep going. That's right. Thank you. That's right. You
You cannot discover what is the plan of God for your life if you don't pray. The prayer is the channel for God to communicate with you. We need to put our focus, ask God for the direction, and hit straight in the target. We don't have time to shoot in the air. No i właśnie po bardzo dobrym, owocnym spotkaniu, a właściwie to całym weekendzie konferencji, gdzie mieliśmy spotkanie w piątek, w sobotę i w niedzielę, jesteśmy już w drodze samochodem z naszym kierowcą. Z miasta Kisumu polecimy samolotem do stolicy kraju, czyli do Nairobi. Następnie w nocnym lotem lecimy już z Kenii do Niemiec i z Niemiec do Polski. Dla mnie jest to pierwszy tego typu wyjazd z Nations on Fire, gdzie wyjechałam poza Europę. Jestem pod wrażeniem tego wyjazdu, był to naprawdę niezwykły i cenny czas dla mnie. Mogłam doświadczyć też działania Boga w troszeczkę inny sposób, inna kultura, inni ludzie. Doświadczyłam też niezwykłego uwielbienia, afrykańskiego uwielbienia pełnego ekspresji, pełnego radości. Też doceniam tą gościnność pastorów. Naprawdę był to czas, w którym też widzieliśmy ich serca, widzieliśmy ich pokorę, widzieliśmy ich gościnność, więc jest to dla mnie niezwykłe przeżycie i naprawdę warto. Uważam, że czas bardzo owocny. Po każdej usłudze pastorzy mówili, że słowo trafione w dziesiątkę. Mieliśmy takie chwile, że gdzieś tam miałem przygotowany pewien kierunek przed wejściem na scenę, przed usługiwaniem, ale gdzieś podczas tych ostatnich pieśni Duch Święty zmieniał kierunek i szliśmy w inną stronę, co okazywało się, że mówili, to są właśnie tematy, o których ostatnio rozmawialiśmy i brakowało tutaj kogoś, kto by to przypieczętował mocno z zewnątrz, a więc naprawdę Duch Święty działał i poruszał się. Mieliśmy też epizod z szamanem, mieliśmy epizod z wróżką. Został wysłany szaman przez jakichś ludzi, przez których on został wynajęty, aby przeklnąć i zakłócić to spotkanie, na którym byliśmy, a więc znaleźli szamana ubranego na czerwono, co oznacza jakiś tam wysoki statut tego szamanowania. Był z krzyżem odwróconym do dołu, obwiązany jakąś liną, co znaczy, że tam jakieś paraliżujące swoje ceremonie odprawiał. Czuć było opór w duchu podczas uwielbienia. My nie wiedzieliśmy, że to miało miejsce. Dopiero po spotkaniu dowiedzieliśmy się, że takie coś było, więc działy się rzeczy, były też manifestacje demoniczne, ale jak zwykle zwycięstwo po stronie Jezusa, więc jedziemy zwycięsko, wracając do Polski. Dostaliśmy zaproszenie, aby wrócić tu ponownie. Nie odpowiedzieliśmy jeszcze, ponieważ widzimy, jak wiele intensywnych rzeczy, projektów, konferencji jest przed nami w Europie, w Polsce. Także wracamy, głowa pełna myśli, ale zwycięstwo mamy, także chwała Bogu i do zobaczenia.